Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Piotrek Pęczek, a to będzie druga część Psychologii Miłości. W ostatnim odcinku miałem wrażenie, że nie do końca potrafiłem wyczerpać temat miłości i nie byłem z tego do końca zadowolony. W sensie moje poczucie było takie, ale przecież tego nie można tak bardzo streścić i tak bardzo poudawać, że możemy tak szybko zakończyć ten temat. Co prawda, że głosowanie na Instagramie pokazało, hej, chcemy psychologii miłości V2, volume 2. Tak więc jestem ja, spadam wam z nieba i kiedykolwiek tego słuchacie, czy właśnie do spanka, czy po spanku, czy w autobusie, no to zapraszam was do odsłuchu. Bo generalnie dzisiaj będzie kompletnie nudno. Ja po prostu obiecuję wam, że wcale nie będę rozmawiać o równowadze w związku, wcale gdzieś nie będzie tutaj jakiegoś tematu o pułapkach w związku, wcale też nie porównam związku do zasadnego komunizmu, no bo przecież trzeba się dzielić, trzeba być na równi. No nie, to chyba nie w tym odcinku, to chyba nawet nie w tym podcaście. Znaczy, wydaje mi się, że w tym podcaście to nie znajdziecie niczego. Ale o tych rzeczach, o których mówiłem wcześniej, to... Tak, jest taki gościu, Piotrek Pęczek chyba się nazywa. I tam, może coś się dowiecie o tym wszystkim. Wydaje mi się, że on coś tam powiada o tej równowadze, o tym podejściu, takim balansowaniu w związku. O tym, że można się czasem nabrać na obowiązki. Ale tylko tak mi się wydaje. Tak więc zapraszam was do odsłuchu, misiaczki i buziaki. Prawdopodobnie każdy z nas wie o tym, że egoizm nigdy nie jest dobrze wynagradzany. No i tak samo jest też w związku. Jakby naszymi konsekwencjami i naszym dążeniem tylko do indywidualnego dobra nie będziemy budować naszego wspólnego dobra. Fajnie by było, jeżeli w ogóle nasz partner też chciałby jakby stawić dobro ogółu ponad własne. Brzmi trochę jako komunizm, no ale cóż, związek to trochę taki mały komunizm, nie? Musi się między nami zgadzać. Paradoksalnie to brzmi idiotycznie, ale wydaje mi się, że nikt nie chciał z nas by być między takim związkiem, gdzie ktoś albo bardzo mocno się stara, albo nie stara się wcale. Chociaż paradoksalnie patrząc na wyniki badań, chociaż trzeba uważać na te słowa, bo teraz w dzisiejszych czasach patrząc na wyniki badań można wejść w bardzo dziwne linki i w bardzo dziwne tematy. Mowa tutaj o tym, że dosyć często brak tego równoważenia w związku prowadzi do tego, że ktoś jest bardziej zazdrosny, bardziej namiętny. Trochę tego poruszyłem w poprzednim odcinku, ale dzisiaj będę trochę to wykańczał, tak żeby moja satysfakcja co do mojego gadania wzrosła. I generalnie nie zawsze bywa tak, że ludzie są zadowoleni tylko z tych plusów, bo wiadomo, że zdarzają nam się w związkach pewnego rodzaju krzywdy. Więc jakby zachowanie egoistycznie to jakby taka odpowiedź pod tytułem hej, walmy się oko za oko, ząb za ząb. Przy czym to chyba jest jedna z tych najgorszych taktyk, taka trochę jak przemoc. Wiemy, że to patologia, wiemy, że nie powinniśmy tak robić, ale czasami coś nami rzuca na prawo i lewo, tak Jezus, jak ja cię nienawidzę, teraz muszę po prostu ci się za to odpłacić. Co prawda to jest bardzo błędne, ale jednocześnie wiem, że to nie jest łatwe, żeby wybrnąć z tego koła. Musimy gdzieś sobie zainstalować taki mały czujniczek w naszej głowie pod tytułem jeżeli teraz coś na nas negatywnie wpływa, to nie znaczy, że my musimy być też zimną suką i musimy się odgrywać w drugim kierunku. Jakby ta spirala negatywizmu powoduje bardzo, bardzo złe rzeczy. No bo jakby ta reprymenda, ta ignorancja będzie taką kropelką do naszego pucharu. Tak cyk i będzie sobie kropić. Tak jak ja teraz zakroplę sobie gardło kawą. Tak, o północy. Dlaczego by nie? Także ja wam życzę też smacznej kawusi. A idąc dalej w temacie, sekundeczka. Powiedziałbym, że żałowałbym tych kilku sekund na łyk kawy, ale wydaje mi się, że to tworzy swoistą rodzinę, swoiste poczucie między nami. Nie chodzi mi tutaj, żeby zaprezentować komuś idealną pigułkę, ale
Ale idźmy dalej. Moja psychika w tym momencie powiedziała, chodźmy dalej, więc także chodźmy. Generalnie mówiłem o tych kropelkach takiego bólu ignorancji, no bo każdy z nas boi się tej ignorancji. Znaczy może nie każdy boi się, ale każdy z nas chciałby tego uniknąć, no bo wydaje mi się, że to poczucie bycia ignorowanym to jedno z najbardziej bolesnych uczuć między wszystkimi. No może poza jakimś ograniczeniem nie wiem, wolnej osobowości albo już przemocą, to już w ogóle jakby dno i patologia, ale generalnie Jezus, faktycznie używam tego słowa dosyć często. Dramatyczną ilustracją całego tego wsparcia dla ludzi było przeprowadzenie wywiadów i na ich podstawie przeprowadzono to, jak bardzo ludzie mogą się wspierać i łączyć z innymi ludźmi. Jakby po 9 latach są tego rodzaju badania, że po prostu wraca się i regularnie na przykład sprawdza się coś tego typu. To jest bardzo fajne badanie według mnie. To dosyć często mężczyźni byli o wiele bardziej związani z kobietami, niż same kobiety z nimi. Chodzi tutaj o sieci społeczne, bo generalnie najsłabszy kontakt społeczny miał wpływ na zadowolenie w związku. Mamy tutaj na myśli to, że jeżeli twój były albo twoja aktualna dziewczyna chce mieć tylko ciebie w związku, to ma szansę szybciej umrzeć i daje się jak na nagłówek, na pudelek, ale po prostu tak jest. Chodzi tutaj o to, że generalnie bardzo mocno kontakty społeczne odbijają się na naszej psychice, na naszej wygodzie życia i ta zależność jest po prostu dosyć mocno utrzymywana. Mamy tutaj na myśli, że stan zdrowia jest od tego zależny. Nawyki możemy popadać dzięki temu, zabrzmiało jak nagroda, ale wcale tak nie jest. Możemy popadać tutaj w otyłość, w palenie, no alkohol klasycznie. Wiadomo, że hierarchia w naszej klasie społecznej też może nas definiować. Co prawda nie jest to ani negatywne, ani pozytywne, no ale cóż, mamy taki świat, więc albo się z tym zgadzamy, albo możemy dążyć do innego ładu. Także powodzenia. Według mnie, według mnie i według książek, według mądrości, dobroczynny wpływ dla kontaktów i małżeństwa jest po prostu kontakt z przyjaciółmi, z krewnymi, a generalnie najmniejszym wpływem, który pozytywnie wpływa na nasz związek, jest jakaś przynależność właśnie do kościołów, do organizacji. Wiadomo, że to po prostu jest trochę jak relacja, tak? Ale będąc właśnie w jakiejś organizacji, musimy trzymać gdzieś ten dystans. Fajnie jest wrócić sobie z eleganckiego balu czy ze spotkania z dalszymi znajomymi w teatrze, ale to dalej nie jest taki kontakt ani relacja pod tytułem wbija do mnie znajomy, który znam 40 lat, jest po prostu świetnie, możemy robić wszystkie dziwne rzeczy. Jesteśmy starymi dziadkami, ale jest po prostu nam bosko. Jezus, ale dzisiaj mam flow do tego gadania. Tak więc, jeżeli wiemy, że kontakty społeczne i ich jakby moc, mam tutaj na myśli właśnie, że im bardziej ktoś jest wyżej w naszej hierarchii, im lepszym dla nas jest znajomym i im bardziej utrzymujemy z nim kontakty, tym możemy paradoksalnie utrzymać dłużej małżeństwo. No wydaje mi się, że to jest całkiem zrozumiałe, no bo nikt nie chciałby mieć koło siebie osoby, która po prostu jest przylepą i polega tylko na nas. Potrzebujemy wewnętrznie gdzieś tego odbicia, tej własnej osoby, w ogóle osób, w którym możemy mówić o innych rzeczach bez podejrzeń. Nie mam tutaj na myśli ani propagowania, obgadywania czy czegoś tego typu, tylko po prostu wiadomo, jak się rozmawia z najlepszym przyjaciółką, a jak się rozmawia albo z najlepszym kumplem, versus jak się rozmawia z żoną o tym, że wydało się pieniądze na przykład na obiektywy. Wcale nie myślicie teraz o mnie, ale to jest całkiem naturalne i zdrowe. Podstawą w psychologii jest dosyć często prawo Murphy'ego, chociaż o tym tak bardzo mocno nie napomina się gdzieś tam na studiach, ani na tego typu rzeczach, bo to brzmi trochę jak horoskop. W sensie, że jeżeli życzymy sobie wszystkiego, co najgorsze, to po prostu te najgorsze rzeczy się spełnią. Ale w tym wypadku chcę wam powiedzieć co nieco o samosprawdzającym się proroctwie. W sensie o tej naturze, kiedy to człowiek
myśli tylko o jednym jakby i toruje sobie te myśli. Dzięki temu wszystkie te negatywne w tym wypadku hipotezy i tak dalej bardzo łatwo możemy sobie potwierdzić. Więc cokolwiek by się nie działo, to od razu negatywnie odbieramy coś takiego. No i Snyder zrobił takie badania z losowo dobranymi partnerkami. Prowadził jakby rozmowy przez telefon na kompletnie losowo zadany temat. I generalnie u niektórej części studentów, mam na myśli tutaj całą połowę studentów, wzbudzano przekonanie, że ich partnerka jest atrakcyjna. I jakby w tym wypadku każdy dostał to samo zdjęcie tej kobiety, a u drugiej połowy, że ta partnerka jest brzydka. No i jakby innym osobom odtwarzano nagranie i w tym samym momencie kazano im odgadywać, czy słuchana dziewczyna jest ładna, czy brzydka. No i generalnie piękne dziewczyny były po prostu od razu łączące z kobietą atrakcyjną, a brzydkie dziewczyny były łączone z tymi po prostu, że są nieatrakcyjne. Wow, co za korelacja. Tylko dlaczego ona powstała? Powstała ona dlatego, że wszystko polegało na różnicy zachowania. Mam tutaj na myśli, że te bardziej ożywione kobiety i pewne siebie prowadziły lepiej rozmowę, a osoby z tej drugiej grupy, gdzie wszystko polegało na tym, że no po prostu rozmowa jest gorsza, nieatrakcyjna i tak dalej, źle brzmiały, wszystko to się na nich źle odbijało. No i w tym wypadku Snyder wykazał całe te różnice w zachowaniu z dziewcząt. Przez sekundę pomyślałem, że zwierząt, Jezusku. I kompletnie można było pokazać odmienność postępowania w sensie studentów, kiedy to właśnie piękna kobieta może kreować towarzyskość, dowcipność, generalnie ciepło w tym kontakcie, a studenci, którzy rozmawiali właśnie z tą, powiedzmy, że brzydką domyślnie kobietą, znacznie mniej się starali, znacznie mniej byli przekonani co do tego. Czyli jakby bardzo mocno przekonania ludzi dotyczące urody decydowały po prostu o tym przebiegu, jak podchodzimy do tej osoby i jak z nią rozmawiamy. I generalnie różnicy między damą i kwieciarką nie tkwi tylko w zachowaniu, ale w sposobie, w jakim są po prostu traktowane. To jest bardzo mądre, bardzo też z jednej strony banalne, no bo wiadomo, że inaczej będziemy rozmawiać z kobietą, która jest wyrafinowaną damą, a inaczej będziemy rozmawiać z dwulicowym pijakiem gdzieś na ulicy, co jest kompletnie normalne i zrozumiałe, ale ciekawe jest po prostu sam fakt podejścia nas w miłości do tego, bo możemy to przekabacić w ten sposób, że wszystko możemy rozłożyć po prostu na nasze samopotwierdzenie, no bo przecież o tym mówimy, no bo o wiele lepiej twierdzić, że jesteśmy kochani i jest dobrze, niż codziennie podważać swoją osobowość i mówić: ej, w sumie to chyba mnie nie kocha, w sumie to chyba jednak może mnie zdradza, jak ostatnio mi przez 15 minut nie odpisywała, to na pewno była z tym Tomkiem. Wiadomo, że ludzie mają bardzo wiele wymówek i bardzo wiele urojeń, które mogą się nam po prostu przytrafić na co dzień i sami możemy być ofiarą naszego mózgu. No ale cóż, jakby miłość nie zawsze powinna oddziaływać na nas negatywnie, a to, że nasz partner znika, to nie znaczy, że kompletnie nasza namiętność powinna też zniknąć. Generalnie z biegiem czasu zwracamy na siebie o wiele mniej uwagi. Nie chodzi tutaj o to, że interesujemy się kimś w otoczeniu, tylko po prostu jesteśmy przyzwyczajeni i możemy mieć jakiekolwiek normalne życie, w sensie praca, zmęczenie itd., itd. Przypadki są bardzo mocne, ale w tym momencie dosyć często można wejść w grę pod tytułem: hej, zostaw mnie, porzuć mnie. I to jest bardzo dziwne, bo generalnie ludzie mogą się starać o siebie, a jeżeli nasz stan psychiczny będzie nas kreować gdzieś w moment: hej, jestem bezwartościowy, musisz mnie zostawić, to możemy wpaść znowu w teorię samopotwierdzenia pod tytułem: cokolwiek by się nie działo, chcemy potwierdzić to, że partner chce nas zostawić. Co wydaje się, kiedy to mówię, wyobraźcie sobie, siedzisz sobie w domu i mówisz: no nie kocha mnie. Mówisz: skoro mnie nie kocha, to może powinniśmy się rozstać.
ale to jest moja wina. Generalnie